Mary Poppins to jest światowy fenomen, który w Polsce może nie ma aż tak wielu fanów, ale w Stanach marzenie o drugiej części, której nikt nie potrzebował, ale gdzieś tam serducho się wyrywało, było spore. Disney zrobił niedawno, ratując pana Banksa, i teraz zrobił Mary Poppins powraca, obsadzając w głównej roli Emily Blunt. Pytanie, czy jest to idealny prezent na święta dla wszystkich nas? Idealna filmowa zabawa dla dzieci i dla rodziców, którzy będą wracać w nostalgię? Czy może jest to tak jak z tym prezentem, za który bardzo dziękuję mojemu przyjacielowi, który jest przepiękny, o którym marzyłem od dawna, ale który chyba jest sugestią, że powinienem trochę schudnąć. Więc może Mary Poppins i powraca, tylko pytanie, po co? Mary Poppins, you came back. You seem hardly to have aged at all. Really? One never discusses a woman's age, Michael. Would have hoped I taught you better. Co uważniejsi z was wyłapali już miauczenie mojego kota pod stołem podczas intro? Ja nie wiem, co się dzieje, ale od dłuższego czasu ona praktycznie się domaga, żeby być tutaj, kiedy nagrywam. Przychodzi, siada, miauczy, mi przeszkadza, dopóki jej nie wezmę na ręce. Najwyraźniej ma parcie na szkło, jeszcze większe niż ja. Ale ona tylko będzie przez chwilkę przeszkadzać. Przejdźmy do samej Mary Poppins. Ja mam z tym filmem straszny problem, ponieważ próbowałem go ocenić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, dostałem też kilka takich pytań od was, czy będę dobrze się bawił na tym filmie, nie widząc jedynki. Czyli to był moje pierwszy sposób podejścia. Drugi, czy ja jako Polak, niejako, który ogląda to szczególnie po angielsku czy też po polsku, zrozumiem tą historię. A po trzecie, czy jeżeli jestem fanem jedynki, to tutaj odnajdę dobrą zabawę, czy na przykład będę wkurzony na powtarzanie pewnych scen. Mary Poppins powraca, opowiada nam historię Mary Poppins i rodziny, do której ona wraca, tych samych dzieciaków, którymi zajmowała się w pierwszej części, które wyrosły, minęło kilka czy tam kilka, a nawet kilkadziesiąt lat. Jedna z tych dzieci samo ma już dzieci, ale mają pewne problemy. Zmarła żona głównego bohatera, naszego Jacka, i Mary Poppins pojawia się. Wydawać by się mogło, by znowu uporządkować pewne kwestie dotyczące dzieci, dorastania i rodziców, żeby też potrafili być jeszcze troszeczkę dziećmi, ale tak naprawdę nie, bo pojawia się tutaj kolejny wątek, wątek dotyczący pieniędzy, dotyczący możliwości straty tego wielkiego rodzinnego domu. I tutaj właściwie już pojawia się pierwszy problem, ponieważ kto oglądał pierwszą część, to zapala mu się lampka, po co ten problem straty domu, po co złoczyńca w filmie o Mary Poppins. Faktycznie jest to... O, mówiłem, kilka minut i starczy. Faktycznie jest to coś, co może fanom pierwszego filmu przeszkadzać. Ale na razie staram się ocenić ten film kompletnie nie odwołując się do pierwszej części. Czyli nie widziałeś pierwszej części, idziesz do kina i chcesz się po prostu dobrze bawić. Zatem właśnie dostajemy naszą Mary Poppins, która jest dosyć specyficzna, która potrafi czarować, ale nie wiemy, czy potrafi czarować. To jest takie cudowne zabawa formą, przekraczanie granic i uczenie dzieci poprzez przykłady, a niekoniecznie przez lekcje, czyli musisz robić X, Y, Z, bo inaczej coś tam, coś tam. Tam dużo częściej mamy uczenie przez piosenkę, przez przykład albo przez wpychanie dzieci do pewnej konkretnej zabawy i one mają same wyciągnąć z tego wnioski. Off we go. I ten element takiego uczenia małych dzieci poprzez zabawę, poprzez piosenkę, poprzez taniec, poprzez przygodę w świecie animowanym wypada naprawdę uroczo, naprawdę mile. Animacja 2D, która jest tak pięknie robiona na starszą, tak żeby było identycznie jak w pierwszej części, jest przepiękna, jest przeurocza, jest bardzo nostalgiczna i faktycznie wiadomo, że w tę stronę uderzali i widać, że tutaj jest taka próba zrobienia sequela, który mógłby wyjść 2 lata po pierwszej części, czyli kilkadziesiąt lat temu. Nie staramy się tego mocno uaktualnić, nie staramy się tego zrobić tak jakby wydarzyły się te wszystkie filmy Disneya. Nie, to dosłownie jakby minęły 2 lata od pierwszej części. Więc moim zdaniem dla dzieci pomiędzy 5, 7 może 7 już być trochę za dużo, ale dla małych dzieci, jeżeli chcesz się zabrać na miłą, przyjemną rozrywkę, no to tutaj będzie całkiem fajnie. I ta kwestia lekcji, ta kwestia też chwytliwych piosenek, które będą cię wciągać, to jest naprawdę przemiłe doświadczenie, ale będą ci zgrzytać zęby, dlaczego jest tutaj złoczyńca, ponieważ im więcej wiesz o Mary Poppins, tym bardziej wiesz, że to nie pasuje. I zresztą w tym filmie
nie pasuje ten złoczyńca, bo psuje nam całą lekcję, całą logikę działania Mary Poppins. Niestety dostajemy tutaj cały trzeci akt, całe zakończenie, które psuje 3/4 tego, co ona robi. Ponieważ dostajemy lekcję o odpowiedzialności, o uczeniu się, o spatrzeniu na rzeczywistość z innej perspektywy i aż prosi się powiedzieć, kurczę, no to pójdźmy w tę stronę, wyciągnijmy te konsekwencje i bądźmy poważni i odważni, ale nie, musimy zrobić Deus Ex Machina, musimy zrobić zakończenie bardzo w stylu filmów Disneyowych, takich telewizyjnych z lat 90., tych takich, gdzie po prostu biegnę i muszę zrobić coś przed upływem czasu, inaczej nie, coś się stracę, a złoczyńca się śmieje, ha, 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 jest bardzo over the top. Jest to niepotrzebne i wydaje mi się, że filmy dla dzieci już nauczyły się, że trzeba robić coś więcej, że dzieciaki też tego aż tak nie łykną i mi się wydaje, że tutaj jest problem. Druga sprawa, jeżeli chodzi znowu o podejście dla osób, które nie widziały części pierwszej, po prostu chcą zobaczyć fajny film, no to tutaj dla osób starszych, powiedzmy już powyżej 10 roku życia, może być drugi problem. Może być drugi problem, bo na przykład wszystkie utwory, które ciągną się w nieskończoność, mogą, jeżeli nie wkupisz się w ten bardzo naiwny, bardzo niewinny sposób myślenia, to możesz powiedzieć, kurczę, po co to? No, włączy ci się cynizm. I jeżeli ci się włączy, automatycznie jesteś wyłączony z filmu. Jednakowoż, trzeba powiedzieć, że to jest film bardzo ładnie nakręcony, ma świetną choreografię, piosenki są dobrze napisane, są inteligentne, są trudne dosyć, bo ja muszę przyznać, że łapałem się nawet tak, że słucham i nagle gdzieś tak spojrzałem na napisy, bo kurczę, oglądałem po angielsku, coś tam mi umykało, co swoją drogą znowu było też w pierwszej części, bo tam też była taka odwaga, by dzieciaki nie musiały mieć piosenek, które są przemega głupie, ale zróbmy jakieś coś, co będzie wyzwalać w nich troszeczkę pobudzanie intelektualne i tutaj szacuneczek, idziemy w tę stronę. To może być oczywiście minus, ale dla mnie to są plusy, więc wygląd, aktorstwo, Emily Blunt jako Mary Poppins wypada znakomicie, chociaż nie sprzedaje dla mnie jednej emocji, bo Mary Poppins oryginalna, przepraszam, znowu do tego się odwołuję, ale ona była taką ostrą nauczycielką, która miała te momenty radości, ale głównie była właśnie takim troszeczkę sierżantem, chociaż oczywiście nie przesadzajmy. I dla mnie ta sierżantowatość Mary Poppins tutaj jest zagubiona. Tutaj bardziej Mary Poppins jest taką szarą eminencją, która sobie pociąga za sznureczki i ona wie wszystko, co wyjdzie, ale po prostu jest bardziej kardynałem Richelieu niż generałem Pattonem. Ja wolałem ją troszeczkę w tej wersji, ale sama Emily Blunt, jej praca oczami, jej uśmiech, delikatny uśmiech, to jak ona jest bardzo powściągliwa, to jak ona robi wszystko, by wyglądać jak Julie Andrews. Każdy ruch, każdy sposób ustawienia kręgosłupa, stopek, głowy, spojrzenia. Wow! Naprawdę dla niej można ten film spędzić patrząc tylko na nią. Podobnie można spędzić ten film patrząc na, nie pamiętam w tym momencie jak się nazywa, a może nazywa się Jack, już nie pamiętam, czyli bohatera granego przez Lin-Manuela Miranda, który ma tak cudowny brytyjski akcent. Jest to cudownie śmieszne, gdzie mieliśmy Dicka Van Dyka w oryginale, który nie umiał zrobić brytyjskiego akcentu, był taki mega over the top, albo mieliśmy mnóstwo w tych czasach białych aktorów, którzy udają Azjatów i robią azjatyckie akcenty. John Wayne jako Genghis Khan na pierwszym miejscu, a tu mamy Lin-Manuela Miranda, który nie przesadza aż tak hello gawna, nie robi hello gawna przez cały film, ale stara się bawić tym akcentem. Are we ready? Ready. Ale przejdźmy do tego, jeżeli widziałeś film pierwszy, jeżeli znasz Mary Poppins, czyli tak jak troszeczkę ja, nie jestem super, hiper wielkim fanem, ale jeżeli znasz Mary Poppins, to ten film może cię dużo, dużo bardziej zirytować. Zirytować cię dlatego właśnie, ponieważ jest villain, niepotrzebny nam ten złoczyńca kompletnie, bo psuje przesłanie Mary Poppins. Będzie cię denerwować, ponieważ ten film, pomimo tego, że jest trochę inny, wydaje się robić dokładnie te same kroki w tych samych miejscach. Mniej więcej w tym samym czasie mieliśmy animację, tu dostajemy animację. Mieliśmy piosenkę z dziwnymi słowami, super... Przepraszam, nie pamiętam, gdzieś mi to w głowie tkwi, ale nie umiem tego powtórzyć, ale tutaj mamy inną piosenkę, która się bawi słowem, rytmem, przyspiesza troszeczkę i tak dalej. Mamy delikatną piosenkę, żeby uspokoić dzieci zasypiające, to samo mieliśmy wcześniej. Mamy piosenkę The Only Way Is Up, to od razu się kojarzy Let's Go Fly a Kite z oryginału. I dla mnie może to być odczucie takie, że to jest kopia, że to jest bardziej...
że to nie do końca jest sequel, tylko to jest powtórzenie pierwszego filmu z nowymi aktorami, a momenty, w których powraca Julie Andrews i powraca Dick Van Dyke, wcale nie są takie słodkie. Julie Andrews powraca na sekundkę i to jeszcze okej, okay, ale Dick Van Dyke dla mnie psuje wszystko to, w jakim sytuacji on powraca. Gdyby on wrócił w jakiejkolwiek innej, okej, okay, ale on wraca jako Deus Ex Machina, który niby ratuje film, co mnie osobiście przyprawia o ból głowy, ponieważ nie taką Mary Poppins mamy. Mary Poppins potrafiła pokazać lekcje, potrafiła pokazać nam, koncentruj się na tych małych rzeczach, koncentruj się na nakarmieniu ptaszków, let's go fly a kite, na byciu dzieckiem. A tutaj teoretycznie to powinniśmy dostać to samo. Ja wolałbym właśnie sequel, gdzie ona uczy kolejny raz rodziców, bądźcie dziećmi, dziećmi, bądźcie troszeczkę mniej zarozumiałe, albo dzieci, bądźcie dziećmi. Możliwe, że tutaj jest taki problem, ponieważ te dzieci opiekują się ojcem, ponieważ straciły mamę i tak dalej, i tak dalej. Więc możemy pójść w tę stronę, ale odczucie jest takie, ta piosenka to jest prawie kopia tej z części pierwszej, ta to jest kopia tej części z pierwszej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nagle pojawia się pytanie, po co ten sequel, skoro on no troszeczkę jest powtórzeniem, trochę jest remake'iem. Więc ja muszę wam powiedzieć, miałem bardzo mieszane uczucia. Piosenki są piękne, choreografia jest fajna, muzyka nawala w ciebie cały czas. Ja się zastanawiałem, czemu ona jest taka głośna, ale są te bolesne rzeczy. Jest ten złoczyńca, jest ten niepotrzebny wątek bankowy, kompletnie nie widzę sensu. Jest troszeczkę mało charakteryzacji dzieci, mimo tego, że ładnie grają. Jest ta Mary Poppins, która pojawia się jako Deus Ex Machina, kiedy nie powinna, bo robimy na przykład, że trzeba coś zrobić, a ona potem tylko to naprawia. Więc są tutaj minusy, które sprawią, że ten film dla niektórych będzie niestrawny, dla wielu będzie bardzo niepotrzebny, ale wydaje mi się, że wciąż może to być przemiłe doświadczenie dla rodziców, którzy wezmą małe dzieci, bo nie dostaniesz tutaj tego, co ja się czasem obawiam. Ogłupienia, traktowania dzieci bardzo protekcjonalnie. Wciąż to jest piękne doświadczenie i tak jak niektórzy potrafili się pięknie bawić na Pięknej Bestii, która dla mnie jest nie najlepszym filmem, to tutaj uważam, że będzie podobnie. Zatem nie będę disował, mówił o fuj, o fuj, o fuj. Jest tutaj dosyć pozytywów, by pięknie spędzić czas, ale jest też dosyć rzeczy dla wielkiego fana Mary Poppins, by się zacząć denerwować, by przeklinać, by powiedzieć nigdy nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Strasznie mnie zastanawia, ilu tutaj jest fanów, którzy widzieli pierwszą część Mary Poppins, albo czy ten film sprawi, że osoby, które zobaczą drugą, powiedzą, kurczę, trzeba wrócić do oryginału, sprawdzić oryginał i będzie potem porównywanie. Bardzo wam polecam, żebyście, jeżeli gdzieś traficie na Blu-rayu, czy na DVD, czy nawet w telewizji, obejrzeli pierwszą część. Czekam na wasze komentarze, co wy sądzicie, czy to jest idealny pomysł, czy uważacie, że Disney tylko odcina kupony, zarabia hajsik, a może macie jeszcze inne zdanie, że tutaj jest coś pozytywnego, czego ja nie zauważyłem. Dajcie mi znać w komentarzach. Nie zapomnijcie zajrzeć na www.patronite.pl/brody z kosmosu. Oczywiście kliknąć subskrypcję kanału, dzwoneczek. Nie zapomnijcie też mieć wesołych świąt. Nie wiem, czy zobaczyliście to przed 24, 25 czy po, ale jestem czarno-czerwono ubrany, więc jestem bardzo świąteczny dzisiaj i wesołych świąt wam życzę, niezależnie od tego, czy spędzacie je z rodziną, z przyjaciółmi, sami. Znajdźcie chociaż chwilkę, żeby sobie odpocząć, uśmiechnąć się do siebie, żeby czasem wyjść na dwór, nie robić zakupów, nie oglądać filmiku, tylko po prostu spojrzeć sobie nawet na otoczony smogiem miasto, ale się do czegokolwiek uśmiechnąć, choćby to był mały wróbelek gdzieś na drzewku. Chwilka uśmiechu, chociaż raz w roku, wybitnie nam się przyda. Jeszcze raz, wesołych świąt, jeżeli się nie widzimy przed nowym rokiem, to szczęśliwego nowego 2019, a my widzimy się następnym razem, mam nadzieję, na Brodach z Kosmosu. Na razie.